Z tej strony Bert i zapraszam na kolejny odcinek z MotoGP. Tej serii długo nie było, dlatego postanowiłem, że nagram w końcu odcinek, bo przecież myślę, że wielu z Was chciałoby obejrzeć kolejny wyścig na torze WRS w Moto2. Zobaczmy sobie nasze maile, co nam tutaj ma do powiedzenia nasz menadżer. Trzecia pozycja to jest nasz cel wyścigowy, a nasz drugi menadżer personalny musimy być finiszować przed tym kierowcą, który się nazywa jakiś Simaon, czy coś tam, nie wiem, nieważne. Okej, więc wystartujmy w wyścigu. Za chwileczkę przedstawienie tego toru, zobaczymy jaka jest temperatura. Tak więc, cóż mogę powiedzieć? Trzymajcie mocno kciuki i zapraszam do oglądania wyścigu na torze w Hiszpanii. W torze WRS. And welcome to Jerez de la Frontera. Only a few minutes to go before we see the first bikes take to the track for the start of the qualifying session. It's going to be good weather for this session, and the heat is raising the temperature of the asphalt considerably. And this will please the riders. They won't have to spend too much time getting heat into their tires. Tak więc zobaczcie, jaka jest temperatura powietrza, także temperatura toru, naprawdę bardzo ciężkie warunki, bo opony praktycznie nie wytrzymują. Jesteśmy na pierwszej pozycji w sesji kwalifikacyjnej, co stawia nas w znakomitej pozycji przed samym wyścigiem o Grand Prix Hiszpanii w Jerez. Tak więc przedstawienie tutaj po raz kolejny, ale nie będziemy tego słuchać. No i zapraszam na wyścig, bo za chwileczkę wystartujemy. No i zgasną wszystkie światła. Mam nadzieję, że będzie to wyścig udany, a przede wszystkim start, który jest dla nas bardzo, bardzo ważny. Ruszyli, no i zobaczymy teraz, czy motocykliści z tyłu będą atakować. Pierwszy to prawy zakręt, do hamowania do tego zakrętu bardzo ciężki jest Reading. Przed nami jest jeszcze tutaj Agert. No więc bardzo, bardzo ciężko naprawdę tutaj wystartować jest idealnie. Jeszcze tutaj widzimy Espargaro i Escalio i tak naprawdę wszyscy zawodnicy nas wyprzedzają. Rabat jest Terol. No bardzo tutaj agresywnie, no bardzo agresywnie będziemy musieli atakować, ależ blisko pobocza. No tutaj mogło się skończyć to naprawdę bardzo źle. No a my na pozycji numer jak na razie 8, 7, 6 przebijamy się do przodu. No myślę, że to nasze optymalne tempo dopiero będzie za chwileczkę, kiedy delikatnie czujemy się w ten tor, kiedy będziemy wiedzieć już co i jak, kiedy opony się delikatnie rozgrzeją. No i wciskamy się tutaj za szeroko, ale czy będzie pozycja numer 5? Jest pozycja czwarta, ależ znakomity start w naszym wykonaniu, jeżeli chodzi o ten już późniejszy fragment toru. No bardzo ładnie, jest pozycja numer 4, jest pozycja 3, jest pozycja numer 2. Zobaczcie, jak my sobie z nimi poradziliśmy. Znakomity atak. Jest jednak tutaj jeszcze atak motocyklisty, który jechał przed chwileczką za nami. No a my na pozycji numer 3, Espargaro 4, Agger na pozycji numer 2, teraz pozycja numer 3, bo my wskakujemy na drugą pozycję, jest Reading na pozycji numer 2, teraz my na pozycji numer 1, ależ atak tutaj znakomity tego motocyklisty. No widzimy, że jednak nie jest tak prosto i malowniczo. No więc odcinki z MotoGP także będą się pojawiać, jak widzicie, kontynuujemy naszą karierę, będzie to kontynuacja przez cały czas, dopóki mi się nie zbrzydnie i nie znudzi. Ależ piękny atak, naprawdę znakomicie sobie poradziliśmy, choć tutaj atakuje za szeroko, no i atakuje nas po raz kolejny Reading. No my nie potrafimy sobie tutaj nadrobić, przede wszystkim wyrobić tej przewagi. Delikatnie za szeroko, nie trzymamy się optymalnego toru jazdy. No i tak jak mówiłem, będziemy cały czas tą serię kontynuować, to jest oczywiste. A także będę chciał nagrywać MotoGP, kiedy do niego dojdziemy, lecz nie wiem, czy mi się to do tej pory nie znudzi. Tak naprawdę będą fajne serie, bo będzie Formuła 1 2014. No ale zobaczymy, może będziemy kontynuować, może odcinki po prostu będą troszeczkę rzadziej. Zobaczymy, jakie będą serie, bo stwierdzam, że serii takich jak Far Cry 4, który też będzie wychodził, nagrywać raczej nie będę, chyba że odcinek pokazowy.
Z tego i wyłącznie względu, że nikt tego u mnie oglądać nie będzie. Nie będę tracił na to czasu, wolę sobie przejść osobiście sam tą grę, tak jak i inne gry typu RPG, strzelanki, jakieś przygodowe. Nie, bez sensu jest to nagrywać, tylko i wyłącznie będę nagrywał The Walking Dead, który bardzo chętnie dla was nagram. Jest drugie okrążenie wyścigu, a my na pierwszej pozycji, więc naprawdę radzimy sobie wyśmienicie. Ten start nie wyglądał może najlepiej, potem troszeczkę z biegiem czasu było już lepiej i można jednak ten start także zaliczyć do tych dwóch pierwszych sektorów, to jednak jest cały czas walka o pozycję. Potem się to wszystko uspokaja. Tak więc nie jest najgorzej, jest całkiem przyzwoicie. Uważam, że pierwsza pozycja po tak niesamowitym starcie to naprawdę jest coś. No ale utrzymujemy pierwszą pozycję, rozpoczynamy trzecie okrążenie. Riddick jest na drugiej pozycji, Aegard na pozycji numer 3. Nie wiem, czy dobrze wymawiam nazwisko tego trzeciego kierowcy, ale nieważne. Kali na pozycji czwartej, Espargaro piąty, więc będzie powiększenie przewagi, jeżeli tylko dojedziemy do mety. No i jest to fajna sprawa, ponieważ chciałbym spokojnie tą serię sobie przechodzić. Nie chciałbym się raczej spinać, choć szczerze mówiąc, jeżeli ustawiłbym jeszcze wyższy poziom trudności, dałbym sobie myślę świetnie radę. Ale nie będziemy kombinować, tutaj trzeba troszeczkę wolniej pojechać, opony są już delikatnie zniszczone, nie ma co ryzykować. Bardzo blisko jest nas drugi motocyklista, nie mam teraz listy właśnie z nazwiskami, nie będziemy się tym aż tak bardzo Riddick na drugiej pozycji, nie będziemy się tak aż tym stresować, przejmować. Tak więc jedziemy ku zwycięstwu. Tak naprawdę bardzo się z tego faktu cieszę, bo jest to dla mnie bardzo ważne zwycięstwo. Powiększenie przewagi, wow, no tak robić nie mogę, muszę uważać. Lewy zakręt, słońce pięknie świeci, naprawdę temperatura bardzo wysoka, no i tutaj myślę, że opony dzięki temu nie spisują się zbyt dobrze ze względów takich, że one przegrzewają się i jest naprawdę z tym duży kłopot. Był taki kłopot w sesji kwalifikacyjnej, kiedy to wszyscy zawodnicy mieli z tym problem. Trzeba było używać twardej mieszanki. No i tutaj nic dodać, nic ująć. Jedziemy znakomity wyścig. Jest ostatni zakręt. Kallio jednak wyprzedza Aegerta. Aegera? Kurde. Powiem szczerze, nie potrafię ogarnąć jeszcze tego nazwiska. Myślę, że z innymi radzę sobie już całkiem nieźle. Jest pierwsza pozycja, moi kochani, nic już nam tego nie zabierze, więc świetnie, wielkie, wielkie gratulacje dla Berta za znakomite pierwsze miejsce, za znakomite podium. Utrzymuje pierwszą pozycję, mamy 19 punktów przewagi nad drugim motocyklistą i Sutter, czyli nasza firma, jest na pierwszej pozycji w klasyfikacji generalnej. Ja zapraszam was bardzo serdecznie, moi drodzy, na kolejny odcinek, który pojawi się, myślę, w przeciągu 1,5 do 2 tygodni. Trzymajcie się ciepło, cześć!